Ciąg geometryczny jest to taki ciąg, w którym między kolejnymi wyrazami ciągu jest stały iloraz. Czyli kolejne wyrazy ciągu są ileś razy większe lub mniejsze od poprzedniego. Iloraz będziemy w ciągu geometrycznym oznaczać małą literką Q. Jeżeli mamy podane kilka wyrazów kolejnych ciągu geometrycznego i chcemy znaleźć ten iloraz, należy wykonać działanie wyraz następny podzielić przez poprzedni równa się Q do ilości skoków. Taki jest schemat, tak? Czyli Q jest równe wyrazowi na przykład drugiemu przez pierwszy. Czyli teraz tutaj sobie zrobimy. Jeżeli wiemy, że ten ciąg jest geometryczny, oczywiście, to tutaj Q ile będzie miało? Wyraz na przykład drugi przez pierwszy, czyli A2 przez A1 równa się 4 drugie u nas, czyli to jest 2. I to 2 oznacza, że od lewej strony idąc w prawo będziemy mnożyć. Czyli co to? Razy nasze 2 daje 4. Potem znowuż razy 2 da 8. Potem znowuż razy 2 da nam 16 i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, to teraz spróbujmy sobie omówić ten po prawej stronie przedział, tak? Nie przedział, tylko przepraszam, bo przedziały są w nierównościach. Dobra, no to teraz Q równa się. No to teraz spróbujmy sobie inne dać z liczby, tak? Zrobimy sobie tak. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Czwarty na przykład przez trzeci, tak? To będzie mamy A4 przez A3. To jest to samo, co na przykład A3 przez A2. To jest to samo, co A2 przez A1. I teraz jak wstawimy sobie wartości, której z nich tak obok siebie, to będziemy mieli na przykład 1 podzielone przez 2 i to jest nasze Q, czyli jak podzielimy, jak będziemy używać tego Q, czyli naszego mnożenia tutaj, to od tego do tego, jak pomnożymy razy 1 druga, to będzie właśnie 4, jak 4 razy 1 druga wyjdzie nam 2, 2 razy 1 druga to wyjdzie nam 1 i razy 1 druga to wyjdzie nam 2, 1 druga, tak, 1 razy 1 druga to jest nasza 1 druga. Pamiętamy, iloraz to Q. W zadaniach z ciągiem geometrycznym dużą rolę robi jego wzór ogólny, a mianowicie co się na niego składa. Wzór ogólny to jest AN równa się A1 razy Q, N w potędze będzie N odjąć 1. I teraz AN, co to oznacza AN? Jest to wartość miejsca, którego chcemy wyliczyć, a samo N to jest, które to jest miejsce. Czyli na przykład będzie A7, A8, A9, tak? To A7 to jest wartość tego miejsca, a 7 to, które ono jest. A 1 to, jak dobrze wiemy, że to jest wartość pierwszego miejsca w ciągu, to chyba aż tak nie musimy tłumaczyć. Q to jest iloraz, który właśnie jest tym czymś, co mnożymy wcześniejszy przez to Q i wychodzi następny, a u góry mamy N odjąć 1. I widzimy, że tu jest N, to samo, co tutaj trzeba wstawić, czyli jest to miejsce, które chcemy wyliczyć. Kiedy ciąg jest geometryczny? Ciąg jest geometryczny wtedy, gdy pomiędzy kolejnymi wyrazami ciągu będzie ten sam iloraz. Co to oznacza? Jeżeli mamy podane trzy kolejne jakieś wyrazy, tak, kolejne punkty i chcemy sprawdzić, czy on jest geometryczny, należy wykonać takie działanie jak wartość drugą podzielić przez pierwszą, sprawdzić, czy jest to samo, co wartość trzecia przez wartość drugą, ponieważ samo Q się liczy, dzieląc właśnie następny przez poprzedni. Jak podzielimy następny przez poprzedni i jak da to samo, co jeszcze dalej przez poprzedni do niego, to ciąg będzie geometryczny. Czyli jaki wniosek do tego wychodzi? Że tutaj musi zajść zasada, że A3 przez A2 musi dać to samo, na przykład, co A2 przez A1. Widzimy? Następny przez poprzedni równa się jeszcze dalej następny przez poprzedni do niego. No to tutaj mamy tak. Sprawdźmy. 4 przez 2. Czy jest to samo, co 8 przez 4? Tutaj mamy 4 przez 2, to jest 2. A tu jest 8 przez 4, czyli też 2. Zgadza się, lewa równa się prawej. Czyli ciąg jest geometryczny. To jest łatwe. Wystarczy takie coś zrobić. I mamy sprawdzenie, czy jest geometryczny. No to jedziemy sobie dalej. Tutaj będzie 1 przez 1 druga. Czy to jest to samo, co 2 przez 1? 2
przez 1. Tutaj sobie skorzystamy z metody tak zwanego motylka, czyli mnożenie na krzyż. Ja to może innym kolorem zaznaczę, żeby to ładnie było widać. Tak? Mnożymy na krzyż to. Tak i motylek wychodzi. Dobra, no to teraz co nam powstaje? Powstaje 1 razy 1 to jest 1, równa się 2 razy 1 druga to jest też 1, bo dwójki się skracają, dając to, co zostało w liczniku, czyli tu też lewa równa się prawej, czyli można ułamek skrócić pionowo, równa się ułamek skrócony pionowo, albo można wymnożyć na krzyż, tak? Sprawdzimy, czy po obu stronach wychodzi to samo. No to teraz idziemy sobie dalej. To teraz tak, pytanie, czy 9 przez 27 daje to samo, co minus 3 przez 9? No to co? I sprawdzimy sobie też metodą motylka. 9 razy 9 to jest 81, równa się minus 3 razy 27 jest minus 81. Czyli jedno nie jest równe drugiemu w tym przypadku, czyli R skreślone równa się P, tak? I czyli tu ciąg nie jest geometryczny, a ten środkowy był, czyli jest geometryczny. Jeżeli mamy wzór ciągu i chcemy sprawdzić, czy ciąg jest geometryczny, to należy zrobić coś takiego jak wyznaczyć wzór następny i podzielić go przez wzór ten, który był w zadaniu. Jeżeli po skróceniu wyjdzie liczba bez n, to ciąg jest geometryczny. Czyli inaczej mówiąc, najpierw mamy jakieś an w zadaniu, potem wyznaczamy sobie wzór n, an plus 1, co to oznacza, żeby za każde n do wzoru podstawić n plus 1 w nawiasie i potem wykonujemy takie działanie jak ten wzór, który powstał, przed wzór, który był. Jeżeli tutaj w wyniku będzie liczba bez n, to ciąg jest geometryczny, a jeżeli wyjdzie liczba z n-ką, to ciąg nie jest geometryczny. No to teraz spróbujmy sobie na działaniach to zrobić. Tak, mamy takie trzy proste przykłady, no to spróbujmy. Mamy w zadaniu napisany wzór, to teraz trzeba wzór na wyraz następny, czyli co? A n plus 1. Czyli co to oznacza? Podstaw za n do wzoru n plus 1 w nawiasie. No to podstawiamy. 5 razy 4 i u góry mamy n-kę, czyli u góry będzie n plus 1. Tak, jak za samą, tak, tutaj dla pewności w nawiasie i teraz równa się, tak? Zapiszemy ten wzór bez nawiasu, czyli tak, n plus 1. I teraz jest ważna rzecz, żeby umieć przekształcić jeszcze tą rzecz dalej, bo to nam potem ułatwi skrócenie. I teraz tak, równa się. Mamy piątkę, z nią się nic nie dzieje. I teraz tak, mamy potem czwórkę. I teraz tak, dodawanie u góry powstaje wtedy, gdy mamy mnożenie po tylko tej samej podstawie. Czyli jak jest 4 u góry n plus 1, to wcześniej było 4, n razy 4 do pierwszej. Tak. No i teraz co? Żeby sprawdzić, czy on jest geometryczny, należy od tego, to co powstało, podzielić przez to, co było. No to spróbujmy to podzielić, tak. Tylko nie wykonujemy tu żadnych działań, działamy po prostu na tym działaniu bez wyliczenia jego. Czyli mamy tak, 5 razy 4 do n razy 4 do 1, tak, przez, na dole wcześniej było 5 razy 4 do n. Dlaczego nie robimy działań na tych liczbach? Bo po prostu tutaj nam się to z tym skróci. I spójrzmy, u góry zostało 5 razy 4, to jest 20 na 5. Tak, zauważmy, że zresztą tutaj piątki się też skrócą i zostaje nasza czwóreczka. Jak zostaje tutaj liczba bez n, oznacza, że ciąg jest geometryczny. No to geometrycznie Q, tylko G. Dobra, no to teraz schematycznie idziemy sobie tutaj. A n plus 1 i równa się 3 nawias n plus 1. No i teraz tutaj mamy co? 3n plus 3. I teraz znowu to, co powstało przez to, co było. Teraz ważna rzecz. Jeżeli mamy takie coś jak tutaj, to jeżeli mamy dodawanie u góry, a na dole jakąś liczbę, to ten ułamek można przekształcić na dwa ułamki o wspólnym mianowniku. Czyli tutaj osobno będzie 3n przez 3n, a potem będzie 3 przez 3n. I teraz równa się. Spójrzmy, że 3n przez 3n to się skróci dając 1 i
i będzie 1 dodać. Tu się skróci trójka z trójką. Na dole zostanie samo n, a u góry 1. I mamy 1 plus 1 przez n. I to nam oznacza, że ciąg nie jest geometryczny, bo zostało n właśnie w naszym działaniu. I teraz idziemy sobie dalej. Mamy an, tak, w tej formie. No to idziemy sobie tak. An plus 1 równa się. Mamy 5 dzielone przez 2 i u góry n plus 1. A to się równa 5. I u góry mamy znowu to dodawanie, zamieniamy to na mnożenie, czyli będzie 2n razy 2 to 1 i zostawiamy to w tej formie, bo teraz trzeba to, co powstało, podzielić przez to, co było, czyli tak, n razy 1, nie, razy 2, tak, do 1, 1 jak się nie pisze w potędze, tak, dzielimy przez to, co było, czyli przez 5 do 2 do n równa się, dzielenie ułamków to jest mnożenie pierwszego przez odwrotność drugiego, czyli co, pierwszy, 2n razy 2, razy odwrotność drugiego, czyli te 2n u góry będzie, przez 5. I teraz spójrzmy, 2n się skróci z tym, piątki się skrócą i tu zostaje ułamek 1 druga. Czyli widzimy, n-ki nam się skróciły, czyli ciąg jest geometryczny. Jeżeli w zadaniu będą chcieli określić monotoniczność ciągu geometrycznego, mając wzór, to należy sobie zapamiętać, że ciąg jest rosnący, gdy dla a1 mniejszego od 0 q jest ułamkiem między 0 a 1, czyli na przykład będzie minus 2 razy 2 trzecie do n minus 1. To przy czym stoi te n minus 1 to jest q, a to co jest przed nim to jest nasze a1. Czyli widzimy, że jeżeli a1 będzie ujemne i q będzie ułamkiem mniejszym od 1, większym od 0, to będzie ciąg rosnący. Rosnący będzie też dla a dodatniego, czyli większego od 0 i dla q większego od 0, czyli na przykład dla an równego 3 razy 2 do n minus 1. Malejący będzie wtedy, gdy dla a1 dodatniego będzie q ułamkiem, czyli na przykład a1 mamy 3 i q mamy 1 drugą. I malejący będzie też wtedy, gdy dla a1 mniejszego od 0, czyli ujemnego, q będzie większe od 1. Wiem, że to pogrzane jest, to trzeba po prostu się wyuczyć tej tabelki. Czyli na przykład a1 mniejsze od 0, a q większe od 1. To jest ciąg malejący. Stały jest dla wszystkich a1 i tam, gdzie jest q równe 1. Czyli to jest dla większego bądź równego 0, a1 i dla mniejszego bądź równego 0. I tam, gdzie jest q równe 1. To jest ciąg geometryczny stały. I teraz tak. Potęgując jedynkę do n minus 1, zawsze tu zostanie 1, czyli zostaje wtedy ta liczba, która tu stoi, czy tak? Czyli będzie wzór po prostu określony wzorem a n równa się jakaś liczba, tak? Na przykład będzie 3, to wtedy ciąg będzie miał 3 i tak będzie w nieskończoność po przecinku. I teraz bardzo ważna rzecz. Jeżeli q jest mniejsze od 0, czyli q jest ujemne, ciąg jest niemonotoniczny, bo jeżeli damy sobie jakieś a, tak, to mamy wtedy jakiś plus i minus. Będzie nam tak góra-dół, 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 tak, plus minus. Czyli będzie na przykład 2 minus 4, 8 minus 16, 32 minus 64, tak. Wtedy on jest niemonotoniczny. Aby wyliczyć iloraz ciągu geometrycznego, wiedząc, że jest on geometryczny, wystarczy podzielić przez siebie wyraz następny przez poprzedni i w ten sposób uzyskamy q, czyli nasz iloraz podniesiony do ilości skoków. I teraz spójrzmy. Jeżeli mamy jakieś trzy po kolei wyrazy ciągu, to żeby wyliczyć q, to wystarczy sąsiednie wyrazy ze sobą podzielić, czyli wyraz występujący dalej przez wyraz występujący bliżej. Czyli tutaj dla tego przypadku możemy sobie zrobić 36 przez 6,
A to będzie równało się temu przez 100. 216 przez 36. A to dalej jest 6. Czyli to może być zarówno A2 przez A1, jak i A3 przez A2, czyli sąsiednie, tak? Oczywiście można na przykład dać trzeci przez pierwszy, wtedy uzyskamy Q do drugiej i wtedy musi spełnić pewne warunki. Ale o tym w następnym filmie. Teraz się skupimy, jak wyliczyć na Q, tak? Mając kolejne wyrazy ciągu. To teraz dla tego działania będzie Q równe, tak? A2 przez A1, czyli tutaj będzie minus 4 przez 64. I teraz to będzie równe trzeci przez drugi, czyli będzie minus 1 czwarta przez minus 4 równa się. Tu się skraca, zostaje przez 4, 1 szesnasta na minusie, minus 1 szesnasta. I w tym drugim ułamku mamy dzielenie 1 czwartej przez 4. Oczywiście pamiętam, tak, oczywiście tego minusa tam nie będzie, tak, bo dzielimy minus przez minus, tak. Tak, już poprawione jest, tak, bo mamy tak, minus przez minus zostaje plus i teraz jak dzielimy 1 czwartą przez 4, to dzielenie ułamków jest mnożeniem przez odwrotność, odwrotnością czwórki będzie 1 czwarta, 1 czwarta razy 1 czwarta, to dalej jest 1 szesnasta, czyli tutaj będzie też 1 szesnasta. Widzimy, wyraz następny przez poprzednie równa się Q do ilości skoków. Często w zadaniach zdarzają się takie zadania, że chcą wyznaczyć wzór ciągu geometrycznego, mając jakieś wyrazy ciągu. I to robimy według takich konkretnych kroków. Krokiem pierwszym jest wyznaczyć Q, czyli inaczej mówiąc, większy przez mniejszy równa się Q do ilości skoków. Potem, jak będziemy mieli Q, wyznaczamy A1. I potem, mając to A1, podstawimy sobie do wzoru ogólnego funkcji ciągu geometrycznego. No to teraz tutaj. Mamy tak, mamy już A1 tutaj, mamy A2, ale nie mamy Q. Q wychodzi, jeżeli podzielimy następny przez poprzedni. Czyli tu, jak zrobimy sobie A2 przez A1, to otrzymamy 64 przez 128, a to się ładnie nam skróci i otrzymamy 1 drugą. I teraz do wzoru ogólnego potrzebny nam jest A1 i Q. A tutaj jest, A1 jest tu, Q jest tutaj. No to podstawimy sobie do wzoru ogólnego AN równa się A1, czyli nasze 128, a że Q jest ułamkiem, to trzeba to podstawić w nawiasie. Nawias i u góry mamy N minus 1. I to jest koniec, tak? Mamy wzór ogólny ciągu geometrycznego, tak? Idziemy sobie dalej. Tu sobie oddzielimy, żeby nam się to ładnie nie pomyliło ze sobą, nie połączyło. No to idziemy sobie dalej. Nie mamy teraz pierwszego, mamy któryś wyraz ciągu. Pierwszym krokiem jest zawsze wyznaczenie Q, a Q to jest po prostu wyraz następny przez poprzedni. Jak podzielimy wyraz następny przez poprzedni, otrzymamy Q podniesiony do ilości skoków. I teraz tutaj, jeżeli podzielimy sobie A6 przez A3, otrzymamy Q podniesione do ilości skoków między szóstką a trójką. 6 odjąć 3 to jest 3, czyli potęga przy Q będzie trzecia. I teraz podstawimy sobie A6 to jest nasze minus 24, A3 to jest minus 3, to się równa Q do trzeciej. Tu ładnie wychodzi 8, równa się Q do trzeciej. I teraz, żeby wyliczyć Q, musimy się pozbyć potęgi. Jeżeli się pozbywamy potęgi nieparzystej, czyli w tym przypadku będzie pierwiastek sześcienny, bo musi tu być pierwiastek tego samego stopnia co potęga, żeby nam się zniosło ładnie. Jeżeli pierwiastkujemy o stopień nieparzysty, wynik będzie jeden konkretny, czyli mamy tutaj Q równe 2. Jeżeli mamy Q równe 2, to można sobie wyznaczyć wartość naszego A1, potem mając to A1, wyznaczymy sobie wartość wzoru, tak? No to co? Teraz, żeby wyznaczyć to A1, skorzystamy z zależności, że wyraz większy jest równy mniejszy razy Q do ilości skoków. Czyli w tym przypadku będzie na przykład A3 równa się A1 pomnożony przez Q do ilości skoków, czyli 3 odjąć 1 to jest 2. I teraz mamy tak, A3 mamy w zadaniu, bo to jest minus 3 równa się nasze A1 i razy Q do ilości skoków, czyli tutaj mamy 2. Podstawimy sobie 2 do drugiej i teraz mamy tak, minus 3 równa się A1 razy 4 i teraz podzielimy to sobie na 4
i mamy, że a1 równa się minus 3 czwarte. Mamy a1, to może podstawić do wzoru ogólnego ciągu geometrycznego, czyli do wzoru an, czyli an równa się nasze a1, czyli mamy minus 3 czwarte i razy q, czyli nasze 2 do n minus 1. Tak, dobra, no to idziemy sobie jeszcze dalej. Teraz w następnym kroku musimy pierw wyznaczyć q. No to wyznaczmy sobie to q. Tak, wyraz następny przez poprzednie równa się q do ilości skoków. I teraz tak, jak podzielimy sobie dziesiąty przez szósty, otrzymamy q podniesione do ilości skoków między dziesiątką a szóstką. 10 odjąć 6 to jest 4. I teraz tu jest bardzo ważna rzecz, zaraz się wydarzy. Najpierw sobie podzielmy, tak? A10 to jest nasze 2 przez A6, czyli nasze 32. I to się równa q do 4. Skróćmy sobie ułamek, bo można, i zostaje 1 szesnasta równa się q do 4. I teraz bardzo ważna rzecz jest tutaj w tym miejscu. Jeżeli potęga jest parzysta, to musimy usunąć ją pierwiastkując do tego stopnia, tak? Teraz jeżeli pierwiastkujemy o stopień parzysty, liczbę dodatnią, to z niej powstaje coś takiego jak wartość bezwzględna z tej litery, tak? Czyli q w tym przypadku będzie równe pierwiastek czwartego stopnia z 1 szesnastej, to jest 1 druga. I teraz jeżeli powstanie nam wartość bezwzględna, ta wartość bezwzględna nam mówi, że q będzie dodatnie lub q będzie ujemne. Bo zarówno minus 1 druga do czwartej potęgi da 1 szesnastą, jak i 1 druga podniesiona do czwartej potęgi da nam 1 szesnastą. Jak mamy dwa warunki dla Q, to będą dwa wzory w odpowiedzi. To teraz te wzory sobie zrobimy sobie troszkę wyżej. Tak, warunek będzie dla Q równego 1 druga, a obok sobie zrobimy dla Q równego minus 1 druga. Tak? I to sobie rozdzielimy w miarę na pół. Dobrze. To teraz sobie liczymy osobno A1 dla Q tutaj i osobno A1 tutaj. No to jedziemy sobie, tak. A6 równa się A1 razy Q do skoków, czyli do 5. A6 mamy, bo to będzie 32, równa się A1 razy Q do 5, czyli mamy co? 1 drugą do potęgi 5. Nawias, potęga. Czyli mamy co? 32 równa się A1 razy 1 druga do 5, to jest 1 trzydziesta druga. I teraz, żeby usunąć mianownik, czyli ułamek, to trzeba pomnożyć przez wspólny, tak, przez mianownik, czyli razy 32. 32 razy 32 to prawdopodobnie jest 1024, jak dobrze kojarzę. 32 razy 32, tak, 1024. Czyli mamy, że A1 równa się 1024. Podkreślamy sobie, żeby nam tu nie zginęło. I teraz, mając to A1, wypisujemy sobie wzór ogólny, który tu powstał, dlatego Q jednej i drugiej, czyli AN równa się A1, czyli mamy nasze 1024 razy Q, czyli nasza 1 druga podniesiona do potęgi N minus 1. I to jest koniec, tak? Dobra, to teraz spróbujmy sobie wyznaczyć dla Q minus 1 druga. Dobra, to teraz mamy tak, schematycznie będzie tak. A6 równa się A1 razy Q też do piątej, tak? Bo jest 5 skoków. No to co? Tutaj mamy 32 równa się A1, ale teraz tutaj zamiast Q dajemy minus 1 drugą. Minus 1 druga do piątej. I teraz ważna rzecz jest tutaj. Tutaj się zmieni w stosunku do tamtego pierwotnego. Tak. Mamy tak. 32 równa się A1 i teraz jeżeli tak, potęgujemy minus do nieparzystej potęgi, to w wyniku ten minus zostaje. Mamy minus 1 trzydziestą drugą. Teraz tu też mnożymy razy 32, otrzymujemy, że A1 równa się minus 1024. Tylko że tutaj należy pamiętać, że nie zawsze wyjdzie ta liczba właśnie tak ze zmienionym znakiem. Najczęściej się pojawi, ale nie zawsze. I teraz tutaj dopiero piszemy sobie wzór. Tak, że mamy AN równa się 1024 razy minus 1 druga. N minus 1. Jeżeli chcemy wyznaczyć wyraz środkowy w ciągu geometrycznym,
Należy pamiętać, że jak podniesiemy go do kwadratu, będzie on równy iloczynowi wyrazów jednakowo oddalonych od wartości środkowej. Co to oznacza? Na przykładzie sobie zrobimy tak. I mamy tutaj x. X jest pomiędzy jedną liczbą a drugą, czyli ten x podniesiony do kwadratu będzie równy temu razy to. I teraz tak. To teraz spróbujmy sobie to zapisać. Tak, x do kwadratu równa się poprzedni razy następny, czyli 162 razy 18. Spróbujmy to sobie teraz policzyć. Tak, 162 razy 18. To wychodzi 2916 i wychodzi x kwadrat. I teraz ważna rzecz. Jak chcemy to spierwiastkować, czyli pierwiastkujemy potęgę drugą o stopień pierwiastka, tak? Jeżeli pierwiastkujemy x kwadrat, a po drugiej stronie mamy liczbę dodatnią, powstaje z tego x coś takiego jak wartość bezwzględna. Ta wartość bezwzględna powie nam, że wynik będzie na plusie i na minusie. Jak sobie spierwiastkujemy tą liczbę, otrzymujemy 54. Czyli x u nas to może wyjść liczba 54 albo x równa się minus 54. Na plusie lub na minusie. Należy o tym pamiętać, o tej wartości bezwzględnej, gdy mamy literę podniesioną do parzystej potęgi. I teraz odwołując się do naszego działania, do naszej regułki, tam w tej regułce powstaje taki wzór. A n do kwadratu równa się a n minus 1 razy a n plus 1. Ten wzór jest w kartach maturalnych. Należy pamiętać, że jak jest to minus 1 plus 1, to może być zarówno minus 2 i plus 2, minus 3 i minus i plus 3. Oczywiście to musi być jednakowo oddalone. Jak mamy harmonijkę, to one muszą być jednakowo tu i tak jak harmonijka działa, tak? Do środka, na zewnątrz, do środka, na zewnątrz. Jeżeli to będzie działać, to będziemy musieli to stosować, tak? Oczywiście, tu też można obliczyć to metodą tak zwanego motylka. Czyli wykorzystując po prostu schemat sprawdzania, czy ciąg jest geometryczny. Czyli co? Po prostu tego x sobie policzymy właśnie tym schematem. Czyli co? Jak x podzielimy przez wyraz poprzedni, to będzie on równy wyraz następny podzielony przez ten, który jest tutaj, tak? Albo przez inny, ale musi być dalszy przez bliższy. I teraz tak, ale proponowałbym właśnie te wyrazy, które się ze sobą tak ładnie w trójkącik łączą, tak? Czyli co mamy? Jeżeli podzielimy x przez wyraz poprzedni, będzie on równy następny podzielony właśnie przez, tutaj mamy tą wartość, czyli 48 przez x. I teraz motylek. To razy to równa się ta wartość razy ta wartość. I teraz ważna rzecz. Tak, jeżeli tutaj powstaje nam x kwadrat, a tutaj 12 razy 48. 12 razy 48 to jest 576. I teraz jak chcemy spierwiastkować x kwadrat, należy pamiętać, że powstanie z tego wartość bezwzględna. Tutaj wyjdzie nam 24. I teraz ta wartość bezwzględna mówi nam, że x będzie dodatni. Albo x będzie ujemny. Ale teraz ważna rzecz. Tutaj mógł być x dodatni lub ujemny jeden albo drugi, bo mieliśmy tylko trzy wyrazy ciągu i wyraz środkowy, a tutaj mamy więcej niż trzy wyrazy, to na podstawie tych znaków przy tych liczbach określamy, czy x będzie dodatni, czy ujemny. Spójrzmy, tu jest plus, 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 to nie może być nagle minus, plus, to musi być wszędzie plusik. Czyli bierzemy pod uwagę tylko ten znak, który się nam zgadza. Jakby było na przykład plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus i tak dalej, to wtedy tutaj dajemy według tej regułki, by był minus, tak? Odwołujemy się tak, jakbyśmy co dwa skakali, tak? Czyli co? Ten będzie miał ten sam znak, co tutaj o dwa, tak? Czyli jak jest tutaj plus, to tutaj też będzie plusik, czyli mamy 24. No to spróbujmy sobie obliczyć następną rzecz, tak? No to mamy teraz dalej. Mamy tutaj x równa się. To co? Ja wolę tą metodą motylka, szczerze mówiąc. U mnie to nie będzie x równa się, tylko podzielimy po prostu wyraz następny, czyli będzie minus 3 przez x, żeby tego nie kreślić, jest równy x przez minus 27.
I teraz znowuż motylek, tak? To razy to da nam 81 równa się x kwadrat. I teraz jak to sobie spierwiastkujemy, znowu powstaje nam wartość bezwzględna. Z 81 to jest 9. Ta wartość bezwzględna mówi nam, że wynik będzie na plusie, czyli będzie 9 lub będzie na minusie. I teraz też sugeruję, nie, jakie 2, co to jest, skąd mi się ta dwójka wzięła, matko bosko. Dobra, minus 9, dobra. I teraz znowu się odwołujemy, mamy tutaj i odwołujemy się co 2. To teraz tutaj ten znaczek będzie miał ten sam znaczek co tutaj. Tak? Czyli tutaj, jeżeli jest plus, to tutaj też będzie plus. Jak, spójrzmy, jak wstawimy tutaj plus, a to będzie minus, będzie grał. A jakbyśmy wstawili minus, to nawet to brzydko będzie wyglądać. Tak? Będzie plus, minus, 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 a nagle plus. To ni cholery nie ma sensu być, tak? Albo będzie właśnie znaczki będą przemienione, tak? Jeden będzie różny od następnego na następny, tak? Na przemian, plus, minus, plus, minus. Albo wszędzie będzie to samo. Czyli jak tu jest plus, tu jest minus, to tutaj musi być plus, żeby dalej był minus, tak? Czyli bierzemy pod uwagę x-a dodatniego. Gdy w ciągu geometrycznym chcemy obliczyć jakieś miejsca w ciągu, mając minimum 2 podane, można skorzystać z pewnego łatwego schematu, a mianowicie wyraz jakiś jest równy wyrazowi poprzedniemu lub następnemu pomnożony przez odpowiednie q z odpowiednią potęgą. Dobra, o co teraz chodzi? Jeżeli pierwszym krokiem zawsze jest w ciągach geometrycznych wyliczenie q. I teraz tak, q liczymy dzieląc wyraz następny przez poprzedni i to wejdzie q do ilości skoków. Czyli mamy tak, jak podzielimy sobie 48 na 6, bo tylko to mamy, otrzymamy q podniesione do ilości skoków. Ile jest skoków z 6 do 48? Liczymy. Raz, dwa i 3. Czyli tutaj będzie potęga 3. Skrócimy ładnie 48 na 6. To powstaje nam 8 równa się q do trzeciej. Teraz, żeby pozbyć się trójki, musimy spierwiastkować o stopień pierwiastka. Ten sam, co jest potęga. I teraz, jeżeli pierwiastkujemy liczbę do pierwiastka sześciennego, czyli stopień nieparzysty, wynik będzie 1, tak? Czyli będzie pierwiastek z 8 to jest 2, czyli tutaj będzie q. Jeżeli mamy q, to można wyznaczyć sobie, oczywiście oprócz tego q musi być podana jakaś wartość, to jak mamy jakąś wartość i q, można wyliczyć dowolne miejsce w ciągu. To teraz spójrzmy. Tutaj mamy wyraz drugi, tutaj mamy a2, tutaj mamy pierwszy, tutaj mamy trzeci, tutaj mamy czwarty, a tutaj mamy piąty. To teraz spójrzmy. Wyraz drugi jest równy pierwszy razy q do ilości skoków, czyli do 1. To teraz ten wyraz drugi, czyli nasza 6 równa się a1, które trzeba wyliczyć, razy q, które nam wyszło tutaj 2. Teraz dzielimy przez tą dwójkę i mamy a1 równa się 3. I ta trójka idzie sobie tutaj. No to teraz idziemy sobie dalej. Schemat znamy, idziemy według niego. No to teraz tutaj, chcemy a3, a mamy a2, no to co? To te a3 będzie równało się a2 razy q do jednego skoku. No to ile to będzie miało? a3 równe a2, czyli nasze 6, razy q do 1, czyli 2, to jest nasze 12. I 12 wstawiamy sobie tutaj i schematycznie idziemy dalej. A4 równa się, to będzie trzeci, razy q do ilości skoków, czyli do pierwszego. Czyli mamy A4 równa się trzeci, 12 razy 2, czyli 24. Tutaj mamy 24 i brakuje nam A6, czyli ten szósty będzie równało się piąty razy q do jednego skoku. Oczywiście moglibyśmy tu użyć trzeci i q do trzeciej, ale to po co się bawić? Staramy się, żeby przy q była jak najniższa potęga. Czyli to A6 będzie równało się 48 razy nasze 2, czyli nasze będzie 96. I to wstawiamy sobie tutaj i mamy cały ciąg zrobiony. I teraz analogicznie sobie spróbujemy zrobić ten ciąg po prawej stronie. Rozdzielimy sobie tutaj, żeby to nam się nie pokryło ze sobą. No to teraz co? Najpierw robimy sobie q. A q liczymy po prostu dzieląc któreś wyrazy ciągu, następny przez poprzedni. No to teraz tutaj zauważmy, że mamy 2 obok siebie, to jeżeli damy sobie 2 przez 8, to będzie q
do ilości skoków. Ile jest skoków z ósemki do dwójki w tym przypadku? Jest jeden, jedynek się nie pisze. I teraz tutaj 2 przez 8 to jest inaczej 1 czwarta równa się q. I teraz to q zastosujemy wszędzie dalej, żeby policzyć nasze liczby. Tutaj mamy a3, bo wcześniej było a2, tutaj jest a1, tutaj jest a4, a5, a6 i a7. Dobra, no to teraz mamy tak. Mamy znaleźć sobie a3. To a3 będzie równało się a2 razy q do 1. No to będzie ile? A2 mamy, to jest 2 i razy 1 czwarta równa się, dwójka się skraca z czwórką, tutaj mamy 2, tutaj 1, czyli automatycznie mamy 1 drugą, czyli mamy tutaj 1 drugą wpisaną. No to teraz liczymy sobie czwarty. Czwarty to będzie po prostu a3 razy q do 1, czyli to będzie nasza 1 druga razy 1 druga, to nam da 1. Przepraszam, 1 czwarta, tak, to da nam 1 ósmą, tak, 1 ósmą, coś mi nie pasowało, tak, dobra, no to idziemy sobie piąty, tak, no to będzie ile? To będzie czwarty razy q do 1, no to co mamy? To mamy 1 ósmą razy 1 czwartą równa się 1 trzydziesta druga, no to wstawiamy sobie 1 trzydziestą drugą tutaj i liczymy sobie a6, a6 to będzie piąty razy q do 1 równa się 1 32 razy 1 czwarta to jest 1 128, czyli tutaj będzie 1 przez 128 i przez to mamy cały ciąg zrobiony. Gdy w zadaniu będziemy chcieli obliczyć sumę ciągu geometrycznego, najczęściej trzeba będzie skorzystać ze wzoru, który jest w kartach maturalnych, a mianowicie SN równa się A1 razy ułamek. I u góry mamy 1 odjąć q do n, czyli do naszego wyrazu, który właśnie będziemy brali pod uwagę, przez 1 odjąć q. Q to jest iloraz. A1 to jest wartość pierwszego wyrazu. SN to jest suma tych n wyrazów, które trzeba będzie policzyć najczęściej. A n to właśnie, który ten wyraz będzie. Czyli na przykład S7, S8, S20, S100. Tak, tutaj dajemy, który on jest, a tutaj to SN to jest wartość sumy tych wyrazów, tak? Czyli widzimy, że to N trzeba będzie też wstawić tutaj jako potęgę. Zazwyczaj to będą jakieś łatwe liczby, tam 2, 3, 5, 7, tak? Do 10 zazwyczaj się pojawiają, tam nic trudnego nie ma. Mogą być jakieś ułamki czy coś, ale bierzemy, chociaż nie ułamki, bo wracam. N-ki zawsze muszą być liczbami naturalnymi, czyli będą 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale nie będą ułamkami, przepraszam bardzo. Na to zwrócić uwagę. Był błąd, poprawione, zapamiętać. Gdy chcemy wyznaczyć sumę ciągu geometrycznego, korzystamy ze wzorów na sumę ciągu geometrycznego. W tym przypadku na S5 to będzie wyraz pierwszy pomnożony razy ułamek. 1 odjąć q podniesiony do potęgi n, czyli u nas to będzie 5, przez 1 odjąć q. Ale my tego q nie znamy. Q liczymy, dzieląc wyraz następny przez wyraz poprzedni. Czyli jak tutaj podzielimy sobie 4 przez 2, to otrzymamy q podniesiony do potęgi 1. Czyli tak, 4 przez 2 równa się q do 1. 4 przez 2 to jest nasze 2. Czyli tutaj będzie 2 równa się q, bo do q do pierwszej to jest inaczej q. Tak, i teraz spójrzmy. Mamy policzone q, wstawimy sobie tu i tu. Mamy a1 z zadania. No to można sobie po prostu podstawić do wzoru. a1 to jest 2 i razy ułamek. U góry mamy 1 odjąć 2 do piątej, a na dole 1 minus 2. I teraz równa się tak. 2 razy u górę 1, 2 do piątej to jest 32, czyli będzie odjąć 32, 1 odjąć 2 to jest minus 1, równa się. I teraz mamy 2 razy u górę minus 31 przez minus 1, 2 minusy dają plus, czyli będzie 2 razy 31 to jest 62. Mamy ładnie policzoną sumę. No to idziemy sobie analogicznie dalej. Mamy a1, mamy a2, chcą S10, czyli musimy mieć Q do wzoru. Widzimy, wystarczy mieć Q i A1 i który chcą oni potęgę, no to wtedy można sobie policzyć. No to co? Trzeba wyliczyć jakoś to Q. Mamy tylko pierwszy i drugi, czyli co? Jak podzielimy sobie drugi przez pierwszy, otrzymamy Q
podniesione do ilości skoków. No to sobie podzielmy, tak? 1/16 przez 1/32. Dzielenie ułamków to jest mnożenie pierwszego przez odwrotność drugiego. Tu się ładnie nam skróci. 16 z 32 na 2, na 30, na 16, przepraszam, wyjdzie nam 2, a to 2 to jest nasze Q. To teraz wiedząc, ile ma to Q i wiedząc, ile ma A1, można sobie zrobić wzór, tak? Na S10. Czyli mamy tak, 1/32 razy ułamek 1, odjąć Q, czyli nasza dwójka, podniesiona do N, czyli 10, przez 1 minus Q, czyli nasze 2. No to równa się. Ułamek zostawiamy w spokoju na razie, tą 1/32 razy. I u góry mamy tak, 1, odjąć, 2 do 10 to jest 1024 przez 1 odjąć 2, czyli przez minus 1, równa się. Tutaj mamy 1/32 razy. U góry mamy minus 1023 przez minus 1, równa się. Minus z minusem da plus, a 32 z 1023 nie skrócimy, czyli po prostu zostanie 1023 przez 32. Już tego aż tak nie będziemy liczyć się skupiać. Mi chodzi głównie, żebyście umieli schematy robić tych zadań, tak? Jak załapiecie schematy, to potem będzie łatwo liczyć działanie. Dobra, to idziemy sobie dalej. Mamy tutaj łatwe zadanko, bo w tych zadaniach mamy po prostu A1 i mamy Q. To tu już na bezczelnego podstawimy sobie do wzoru i wyliczymy. Tutaj mamy tak, A1 razy ułamek. Czyli tutaj będzie 1 odjąć Q do 5, a tu 1 odjąć Q. No to podstawimy sobie, A1 to jest minus 4. Podstawimy sobie to dla bezpieczeństwa w nawiasie, razy 1 minus Q to jest 3 do 5 przez 1 minus 3 równa się. No to ile to będzie? Minus 4 raz. Na dole powstanie 1 minus 3, czyli minus 2 i u góry mamy 1 minus 3 do 5 to jest 243 prawdopodobnie. Zaraz sobie sprawdzimy. Tak, 243 i teraz tutaj mamy równa się. Może tutaj zapiszemy, żeby to nam się ładnie zmieściło. Mamy minus... Oczywiście tutaj łatwo zauważyć, że ta minus czwórka się skraca z minus dwójko. Tu zostanie 1, tu zostanie minus 2 oczywiście, tak. I wtedy mamy minus 2 razy i tu z odejmowania wychodzi minus 242, a minus z minusem da nam plus, czyli wychodzi 484. Ładny wynik, pomimo dziwnych działań. Ładny wynik wychodzi. I teraz idziemy sobie dalej. Tu chcą S7, no to cyk. Mamy A1, mamy Q, może nam podstawić. No to jedziemy. A1 to jest 81 razy ułamek 1 minus i tutaj 1/3 na minusie do potęgi siódmej przez 1 minus 1/3. No to jedziemy sobie dalej. Tak, mamy 81 raz u góry 1. I teraz ważna rzecz. Jeżeli potęgujemy minus do nieparzystej potęgi, ten minus zostanie. Ale ten minus z tym minusem tutaj da nam plus. One się ze sobą wymnożą. I teraz tak. 1/3 do 7. Czyli to jest inaczej 3 do 2 9, do 3 27, do 4 81, do 5 243, do 6 729, do 7 2187. Czyli tutaj będzie 1 przez 2187 przez 1 odjąć 1/3, to jest inaczej 2/3. No to równa się. I teraz co tu jest? Mamy dodawanie u góry. Żeby dodać tą górę, trzeba po prostu to zamienić na całość, to co jest w mianowniku i dać do licznika, tak? Czyli u góry będzie... Tak, będzie tak, 81 razy. Tutaj będzie po prostu z jedynki się zrobi 2187 przez 2187 plus 1, to jest 2188 przez 2187 i to wszystko jeszcze przez 2/3. Wiem, że to chore liczby, ale zaraz spróbujemy to jakoś sobie skrócić.
Dobra, i teraz tak, dzieląc ułamki mnożymy górę przez odwrotność dołu. No to zapiszemy sobie wszystko jako działanie w mnożeniu. 81 razy u góry mamy tak 2,188 przez 2,187 razy odwrotność dołu, czyli nasze 3/2. Dobra, to teraz sprawdzimy, czy 81 się skróci nam z 2000 ileś tam. Tak, ładnie się to skróci, o dziwo. Tak, teraz to skrócimy sobie z tym i na dole zostanie nam 27, tu zostanie 1, to teraz spróbujmy sobie skrócić dalej. 27 z trójką, to się skraca na 3. Tak, tutaj zostaje 3, na dole zostaje 9. No to idziemy sobie dalej. Może sobie zapiszemy to, co zostało. Zostało nam 2, 1, 8, 8 przez 9 razy 1, 2. I teraz tu ładnie widzimy, że teraz góra się skraca z dwójką na krzyż, tak? Czyli tu zostanie 1, a tu zostanie nam 1093, moment, ja to sobie, 1, 2, 1, 8, 8, bezpieczniej będzie sobie pomóc, tak? Zostanie u góry 1, 0, 9, 4 dzielone na 9, tak? A jak to sobie spróbujemy podzielić na 9, prawdopodobnie się nie da, tak? Ale to jest inaczej, proszę Państwa, 121 i 5 dziewiątych. Taki dziwny ułamek wychodzi. Wyznaczając sumę ciągu geometrycznego, możemy trafić na troszkę trudniejsze działania albo zadania stresu, takie jak tutaj na przykład. Tak, dany jest ciąg geometryczny, a 1 równa się 5 i iloraz, czyli Q, równe 2. I teraz pytają nas, ile wyrazów ciągu trzeba sumować, aby wyszło 635. Jak pytają, ile wyrazów ciągu, to szukają n-ki ze wzoru na s w ciągu geometrycznym. A wzór na sumę ciągu geometrycznego to jest taki. Sn równa się a1 razy u góry n odjąć q do n przez 1 odjąć q. Spójrzmy, że Sn to jest ta suma, a1 jest tu, q mamy tu, to szukają tej n-ki, która jest ukryta o tutaj w tym miejscu. To teraz po prostu trzeba to działanie po prostu podstawić i odpowiednio po kolei poprzekształcać. No to spróbujmy to zrobić. Zamiast Sn wstawmy sobie 635 i to się równa, a1 mamy podane, bo to będzie 5. I teraz razy kreseczka ułamkowa. Na dole mamy 1 odjąć q, czyli będzie 1 minus 2, a u góry 1 minus 2 do n właśnie. No to teraz co robimy? Liczymy sobie dół, tak? Bo tutaj mamy na dole tylko to na razie do policzenia. No to mamy tak, 635 równa się 5 razy 1 odjąć 2 do n, 1 odjąć 2 do n przez 1 odjąć 2 to jest minus 1. I teraz tak. Chcemy się pierw pozbyć minus jedynki z dołu. No to co? No to ciachamy przez minus jeden całość. Tylko pamiętamy, że tutaj jest u góry działanie. To działanie bierzemy sobie w nawias. No to co? Minus nam zmieni znak. Czyli będzie co? Minus 635 równa się 5 i nawias. 1 odjąć 2 do n. No to teraz co? Przeszkadza nam piątka przy tym nawiasie. To trzeba obustronnie przez nią podzielić. Czyli dzielimy na 5. No to co mamy? Tutaj będzie 635 podzielić na 5. To jest nasze 127 równa się i już tej piątki nie będzie, bo ją przez nią podzieliliśmy i zostanie 1 odjąć 2 do n. Teraz wystarczy tą jedyneczkę przenieść na lewą stronę, bo to jest liczba. Zostaje tu potęga po tej stronie. Czyli jak przenosimy, zmieniamy znak. Było minus 127, przenosimy jedynkę zmieniając znak, czyli będzie minus 1, to będzie minus 128 równa się minus 2 do n. Zamienimy stronami sobie, żeby się znaki dały na plusie. Będzie 2 do n równa się 128, to teraz pytanie 2 do której potęgi to jest 128, a mianowicie do 7, czyli n będzie równało się 7. Dobra, to teraz spróbujmy sobie troszkę trudniejsze zadanie tej samej treści zrobić. Czyli tutaj mamy a1, mamy q, mamy sn, a szukają n-ki, czyli właśnie tego samego co w poprzednim pytaniu. Tak, czyli ile wyrazów trzeba sumować. No to co? Mamy sn, no to 16 i 1 czwarta, to jest. I mamy a1, czyli 2 razy
tak, u góry będzie 1 odjąć 3 drugie do potęgi n, a na dole 1 odjąć te 3 drugie. No to jedziemy sobie. To zamienimy na ułamek niewłaściwy. 16 razy 4, 64 plus 1, 65 przez 4 równa się 2 razy. Góra zostaje spisana, bo z górą na razie nic nie robimy. Do n, ale tutaj na dole mamy 1 odjąć 3 drugie. 3 drugie to jest inaczej 1,5. 1 odjąć 1,5 to jest minus 1 druga. To teraz widzimy, że ta dwójka, która stała tutaj, się skróci nam z 1 drugą. Nie, broń Boże, przepraszam, przepraszam, tu jest dzielenie. Tak, to jak to zrobimy? Zamienimy na mnożenie. Tak, tego, broń Boże, skrócić. Jakby była tutaj dwójka, to można skrócić, ale jak jedna minus 1 druga, nie. Broń Boże, nie wolno. To teraz co trzeba zrobić? Obustronnie możemy przez tą dwójkę podzielić. Przez to, co tu stoi. To. Bo jest mnożenie, to można podzielić przez któryś z czynników, tak? To teraz jak dzielimy, to mnożymy przez odwrotność, czyli będzie 65 czwartych razy odwrotność dwójki, czyli razy 1 druga, równa się. U góry mamy tak. 1 odjąć 3, tak, do n i na dole mamy minus 1 drugą. No to tutaj mamy tak. 65 razy 1 przez 4 razy 2, czyli mamy 65 przez 8, równa się. I teraz tutaj mamy tak. 1 odjąć, tak, to całe, przez to całe. Na razie zostawimy sobie tak. Po kolei, żebyśmy sobie działania robili. Tak, tu jest do n przez minus 1 drugą. No to teraz tu sobie pomnożymy przez minus 1 drugą. Teraz tak, jak mnożymy, to znika, ale się pojawi po tej stronie, co jest po lewej, tak? Czyli co mamy? 65 razy 1 to jest 65. 8 razy 2 to jest 16, ale ten minus przejdzie też tutaj. To równa się i tu zostało działanie. 1 odjąć 3 drugie do n. To teraz co? Jedynkę całość przeniesiemy sobie tam. Jak przeniesiemy całość, to przeniesiemy sobie 16 szesnastych. Czyli powstaje nam minus 65 szesnastych odjąć 16 szesnastych równa się minus 3 drugie do n. To teraz tak, minus 65 minus 16 to jest minus 81, 16 zostaje, to się równa minus 3 drugie do potęgi n. I teraz zamienimy to sobie miejscami, tak jak było w poprzednim zadaniu. I to będzie 3 drugie do potęgi n równa się 81 szesnastych. To teraz do której potęgi trzeba podnieść trójkę, żeby było 81? A mianowicie 4. A dwójkę, jak podniesiemy do czwórki, otrzymamy 16. Czyli n w tym przypadku będzie 4. W tym zadaniu trzeba po prostu znać wartości potęg większych, jak większych niż 2 i 3, czyli tych podstawowych, czyli 4, 5, 6, 7, 8 i tak dalej, tak, aż do 10, tak, dwójki do 10 trzeba znać, tak, trójki mniej więcej do 5, tak sobie kojarzyć, co gdzie wychodzi.